Yo. Ha. Ha. Ja. Mikrofon płonie, gdy przychodzi moja kolej, żeby wstać, ruszyć i zrobić swoje. Kolejny moment mego życia na momencie ci opiszę. Ale nie jest tak łatwo z klasą przerwać ciszę. Tyle lat inspiracji szukam. Narobiłem tyle syfu, że lepiej mi nie ufaj. Tyle lat kręcę rapem tutaj. Teraz słuchaj, gdy wpierdalam się przez twe drzwi z buta. To nie poruta, to nie marszruta. Robimy na co mamy ochotę, bo to nasza nuta. I zakuta pała, nie ma czego szukać tutaj. Bo wibrująca membrana zrobi z niego grupa. Ja od ucha do ucha, jako stucha wędruję. Tych co trzeba podkręcam, tych co trzeba likwiduję. Nie proszę byś to poczuł, bo i tak to czujesz. Zobacz na mnie, ja się nie marnuję. Wykorzystuję to co mam, tylko sobie mogę ufać. Radę dam, to wiem, nie czeka mnie skucha. Ludzie liczą na mnie, a ja liczę na siebie. Pozdrawiam każdą pannę, która lubi jak cegła jedzie. To ten moment, to ta chwila ziomek, kiedy karty już dawno leżą na stole. Właśnie po to pojawiamy się na ambonie, żeby przejąć tą grę i zawinąć co swoje. Kiedy płynę, kiedy lecę, kiedy jadę, gdy wszystko co mam znów na szali kładę. Niczym tajny agent powiązany z kontrwywiadem, przygotowuję teren pod całą kawalkadę. No i dalej ziomek, twoje ścierwo puszczam z dymem. Jestem tu, więc pożegnaj się z dymem, bo nie będziesz już go. Jest to moja ekipa i otóż to rapujący chłopiec znika. Konkurencję i oponentów żegnam. Stoję twardo na pewno, nie po to żeby przegrać. Lewy, prosty, prawy się, czego jeszcze chcesz? Za co w ogóle nienawidzisz mnie? Chociaż wiesz, za to, że na mikrofonie jestem zbyt pewny. Co zrobić, skoro mic jest dla mnie prawie jak krewny? Gdy zaczynam rapować, nietykalnym staje się. Po to się urodziłem, dobrze o tym wiem. Jak na razie dorobiłem się tylko umiejętności składania słów. Nie ma tu litości. To Polska, chłopaku, choćbyś nie wiadomo jak to robił. Zawsze znajdzie się milion gości, którzy zrobią to lepiej, zgodnie chórem twierdzą. Choć ich wypociny zalatują pieprzoną nędzą. To moje słowo, odpowiadam za nie. Ty zadajesz pytanie, dlaczego ja nie udaję. Czemu nie sprzedaję byle kitu słuchaczowi? Bo wiem co reprezentuję, wiem jak to robić. Zostanie w tenie. To moja misja, moja opcja na dzisiaj. Robić coś, co jeszcze jutro będzie słychać.